Co Biblia mówi o służbie niewiast, czyli służba niewiast w świetle Pisma Świętego? Jedną z osobliwych cech charakteryzujących ruchy religijne doby obecnej jest skłonność człowieka do kierowania się mocą wyobraźni własnej zamiast poddania się pod kierownictwo Słowa Bożego. Tak na przykład ujawnia się dążność, aby dosięgnąć serca i sumienia niewierzących za pomocą nowych metod zastosowanych do zwyczaju naszego czasu, jakoby Słowo Boże nie przewidziało wszystkich czasów. A przecież Słowo Boże przewidziało wszystkie czasy i nie ma potrzeby w ten sposób postępować. Jakoby nie miało w sobie własnej mocy, jakoby nie było zawsze skuteczne i nie mogło, niezależnie od czasu i miejsca, zaspokoić potrzeb ludzkich. Zapomniano, że błogosławieństwo Boże zależy od całkowitego posłuszeństwa Słowu Bożemu. Tak więc wielu ludzi mniema dzisiaj, że dla dobra sprawy Bożej trzeba dać niewiastom możliwość wygłaszania kazań. Tłumaczą się też między innymi, że trzeba we wszelki możliwy sposób staczać walkę z szerzącą się niewiarą. Więc niewiasty zaczynają się modlić publicznie, a postępowanie swe usprawiedliwiają powoływaniem się na Pismo Świętym, na powoływanie się na Pismo Święte, że w Starym Testamencie już istniały prorokinie. I to celem tego nagrania, opartego zresztą na nauczaniu Słowa Bożego od dawien dawna, tak samo mówiącego, jest to, że chcemy pokazać ze Słowa Bożego, jaka jest tutaj zasada. Najpierw chciałbym zaznaczyć, że jeśli ktoś powołuje się na miejsca Pisma Świętego, które mówią o prorokiniach i chce tym udowodnić, że niewiasty publicznie ewangelizowały, to oczywiście jest to pewnego rodzaju błąd rozróżnienia, dlatego że ewangelizacja jak najbardziej ma miejsce według Słowa Bożego także dla niewiasty. One w ogóle nie są tutaj limitowane. Czym innym jest nauczanie, czym innym jest prorokowanie, czym innym jest ewangelizowanie, czym innym jest modlenie się. I jeżeli ktoś nie trzyma się nauki Słowa Bożego, to ten przekręca pisma, jak apostoł Piotr mówi w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, 16 werset. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 16 werset. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie nie uznający Słowa Bożego i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. I prorokowanie, a głoszenie Ewangelii są dwiema całkiem odrębnymi czynnościami co do ich znaczenia, a nadto Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian 14:34, pierwszy list do Koryntian. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Tak. Pierwszy list do Koryntian 14:34-35 mówi nam wyraźnie, że nieprzyzwoicie jest, ażeby niewiasta przemawiała
w zgromadzeniu publicznie. Także w pierwszym liście do Tymoteusza 2:12, pierwszy list do Tymoteusza 2:12, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad mężczyznę, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. W pierwszym liście do Tymoteusza 2:12 widzimy, że niewieście nie wolno uczyć, to znaczy zajmować miejsca mężczyzny. Następnie rozważmy miejsca z Pisma Świętego, które przytaczane bywają na usprawiedliwienie publicznej służby niewiast. Ludzie popierający tę zasadę wskazują na prorokinię Miriam, prorokinię Marię, siostrę Aaronową, opisaną w 2 Mojżeszowej 15 rozdział i opierając się na księdze proroka Michała, 6 rozdział 4 werset, stawiają Miriam, Marię na równi z jej braćmi, Aaronem i Mojżeszem. I możemy to zobaczyć. Micheasza, 6 rozdział. Czwarty werset. Wszak wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli, wykupiłem cię, posłałem przed tobą Mojżesza, także Aarona i Miriam. W tym wymienionym miejscu, Micheasza 6 rozdział, przedstawiony jest spór, który prowadzi Bóg z Izraelem. W wersecie 4 przypomina Bóg, że posłał przed ludem Mojżesza, Aarona i Miriam. Lecz zestawienie to nie udowadnia zrównania między mężczyznami a kobietami w kwestii nauczania, skoro uprzytomnimy sobie, że Mojżesz był pośrednikiem, a Aaron najwyższym kapłanem, a Miriam prorokinią. O proroctwie Miriam i jej służbie podaje nam Pismo Święte tylko tyle, że po przejściu ludu izraelskiego przez Morze Czerwone, co jest opisane w 2 Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 20 werset, 15-20. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Tak jest zapisane. Stanęła Miriam na czele niewiast, nie również mężczyzn, tylko niewiast, i w śpiewie wyszła, wywyższała Boga za wybawienie. Możemy zawsze przyjąć, że Miriam była pomocą swoim braciom w ich służbie, była prorokinią, lecz nie była równą Mojżeszowi i Aaronowi w tych obowiązkach, które były na nią włożone. Historia o Miriam nie jest dowodem do twierdzenia, że niewiasty mogą nauczać, że niewiasta jest równouprawniona z mężczyzną w usługiwaniu słowa. Godnym jest uwagi, że Duch Święty pozostawia nam dokładny opis zazdrosnego zachowania się Miriam wobec swego brata i wynikłej dla niej kary. Mówi nam o tym 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, co warto sobie wziąć pod uwagę, bo 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej jest tutaj punktem odniesienia do tej kwestii. I tu jest wyraźnie powiedziane: i rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem, w całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach, i prawdziwą postać Pana ogląda on.
Dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Czytamy tam, że Miriam i Aaron, nie Aaron i Miriam, sprzeciwili się Mojżeszowi. Pan Bóg stoi po stronie swego sługi Mojżesza i w cudowny sposób wyświetla powagę i znaczenie jego służby. Natomiast Miriam otrzymuje karę od Boga, nie Aaron, przez co okazało się, przy kim znaleziona jest wina. Niewątpliwie ona namówić mogła Aarona do karygodnego czynu. Pismo Święte wspomina o tym smutnym wypadku w Piątej Mojżeszowej, czyli Księdze Drugiego Prawa, 24 rozdział, 9 werset. 24 rozdział, 9 werset. Pamiętaj, co Pan Bóg Twój uczynił Miriam w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Pamiętaj. Jest tutaj wyraźnie wspomniane, że pamiętaj, co uczynił Pan Bóg Twój Miriam w drodze, gdy wyszliście z Egiptu. Została trędowatą, wiemy to z historii. W tym samym celu, to znaczy celem usprawiedliwienia publicznej służby niewiasty i jej równouprawnienia z mężczyzną, przytacza się opowiadania z Księgi Sędziów, 4 rozdział i 2 Księgi Królewskiej, 22, gdzie jest opisana Debora i Hulda. Lecz przy rozważaniu tych miejsc ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, trzeba koniecznie zwrócić uwagę, w jakich czasach zachodziły owe zdarzenia, jak też na stan, w jakim znajdował się wtedy lud Boży, w czasach sędziów. Po śmierci Jozuego i współczesnego mu pokolenia lud Boży bardzo nisko upadł. Każdy czynił to, co było dobrego w oczach jego, lecz w czasach opisanych nam w 2 Królewskiej 22 odstępstwo ludu izraelskiego było tak wielkie, iż nie tylko, że nie zachowywano zakonu Bożego, lecz zupełnie o nim zapomniano. Tak, jak też o księgach zakonu zapomniano, a lud na ogół uprawiał bez wstydu bałwochwalstwo. W takich czasach odstępstwa, bałwochwalstwa i zapomnienia o Bogu, Jego ustawach i Jego ustawach Pan Bóg wzbudzał wśród swego ludu proroków, jak na przykład Eliasza, Elizeusza i więcej. Przez służbę tych proroków Pan Bóg działał wśród ludu Bożego. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Bo jeżeli o tym zapomnimy, to będzie to z dużą szkodą dla nas. I Pan Bóg nawiedzał w swoim miłosierdziu lud izraelski. Wielokrotnie czytamy w Ewangeliach, że Chrystus Pan był uważany przez lud Boży za proroka. W czasie, kiedy zakon Boży został opuszczony i zapomniany, wzbudzał Bóg pobożnych mężów, przez których objawiał swoje myśli ludowi. Najwidoczniejsze jest to, że w czasach tak wielkiego odstępstwa, które opisuje nam 4 rozdział Księgi Sędziów oraz 2 rozdział, 2 Królewska, przepraszam, 22 rozdział, że nie było bogobojnego nawet mężczyzny, którego by Pan Bóg mógł posłać jako proroka w swojej służbie, lecz nie chcąc zaniechać ludu swego, objawił swoje zamiary bogobojnej niewieście i sądził go za jej pośrednictwem. Z 9 wersetu 4 rozdziału Księgi Sędziów widzimy jednak, że Debora odczuwała upokorzenie, które miało spotkać lud izraelski wskutek faktu wybawienia go przez rękę niewiasty. Czytamy też znamienne słowa w księdze proroka Izajasza o wrzutkach,
które Bóg o wyrzutach, które Bóg o wyrzutach, o takich opiniach Bożych, brzemiennych skutkach, o wyrzutach, które Bóg czyni ludowi swem. Ludu mój, książęta ludu mego są dziećmi, a niewiasty panują nad nim. Tak jest w Izajasza 3:12 napisane. Co oznacza, że dla Boga sytuacja, w której kobiety są tymi, które panują, jest przykładem bankructwa, upadku i ruiny, a więc kompletnego zaprzeczenia Słowu Bożemu. I mamy rozdział 3, werset 12. Ludu mój, jego ciemięscami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój, twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. I tak właśnie zawsze jest w historii, gdy kobiety zaczynają być dopuszczane za kazalnice. Dzisiaj męscy wodzowie są zwodzicielami i wypaczyli drogi, którymi mają chodzić. W czasie narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa spotykamy jeszcze jedną prorokinię imieniem Anna, niewiastę bogobojną, która też w czasie wielkiego upadku i odstępstwa ludu Bożego świadczyła o Panu, a była wdową około 84 lat, która nie wychodziła z kościoła w postach i w modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie. I mówiła o nim, czyli o Panu, wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie. Tak komunikuje nam Ewangelia według Łukasza, 2 rozdział 36 do 38 wersetu. Otóż niewiasty te prorokowały. Duch Boży zstępował na nie, aby im w danym wypadku oznajmił myśli Boże, jak na przykład Huldzie w 2 Królewskiej 22, podczas kiedy wspomniana już Debora sądziła Izraela. Lecz takie wypadki nie były niczym innym jak nadzwyczajnymi objawami dobroci Bożej w czasach upadku, ruiny i zepsucia ludu. Nie są one dowodami uzasadniającymi równouprawnienie niewiasty z mężczyzną w publicznej służbie i zawiadowaniu domem Bożym tu na ziemi. Przeciwnie, raczej przekonamy się, że w Nowym Testamencie wykazana jest jasno niesłuszność takiego próbowania równouprawniania. Należy zauważyć, jak bardzo wróg usiłuje się wprowadzić do Królestwa Bożego zwodnicze naśladownictwo wszystkiego, nawet świadectwa niezmiernej dobroci Bożej. Tak więc istnieli obok proroków i prorokiń Bożych, których posłannictwo było dowodem niezmiernej dobroci Bożej, także fałszywi prorocy i fałszywe prorokinie, bo tak przecież czytamy w Nehemiasza w 6 rozdziale od 10 do 14 wersetu. Księga Nehemiasza 6, 10, 14. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabeela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie: pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją, w nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go. A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił
tak, a przez to popełnił grzech, i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanbalata, a również o prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. Widać, że byli fałszywi prorocy i fałszywa prorokinia Noadia. Godnym uwagi jest też miejsce Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus, chcąc zobrazować zepsucie zboru tiatyrskiego, mówi o niewieście, która mieni się być prorokinią, jak mówi nam Objawienie, 2 rozdział, 20 werset. Objawienie, 20 werset 2 rozdziału. Ale mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która nazywa siebie prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo płodzili i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane. Lecz zwolennicy publicznego nauczania przez niewiasty nie poprzestają na wskazaniu prawdziwych prorokiń występujących w Starym Testamencie, lecz na usprawiedliwienia swe przytaczają zupełnie dowolnie 12 werset 68 psalmu, którego druga część według Biblii Elbreferckiej brzmi: posłanek zwycięstwa jest wielki zastęp. W brytyjce też jest rodzaj żeński. Posłanek zwycięstwa jest wielki zastęp. Lub zwiastunek dobrej nowiny jest wielki zastęp. Psalm ten wywyższa wielkość i moc Bożą, która nieraz objawiała się w oswobodzeniu ludu Bożego od wrogów. Wersety 8 i 15 do 15 tego psalmu tworzą osobną część. Werset 8 i 9 oraz wersety 13, 14 i 15 świadczą nam wyraźnie o objawieniu wyżej wspomnianej dobroci i mocy Bożej przy wyjściu Izraela z Egiptu, jako też później przy zwycięstwach nad wrogami. Czyż Pan nie uczył dobrze, że w takich okolicznościach włożył pieśń chwały w usta niewiast ludu swego? Tak przecież w 2 Mojżeszowej 15 od 20 do 21 oraz 1 Samuela od 18 rozdział od 6 do 7 wersetu znajdziemy wyjaśnienie tego 12 wiersza naszego psalmu 68. W pierwszym przypadku oglądamy Marię, Miriam, siostrę Aarona, na czele niewiast wielbiących Boga. I mówiła do nich Miriam: śpiewajcie Panu, albowiem możnie wywyższony jest, konia i jezdnego jego wrzucił do morza. A w drugim przypadku, gdy Dawid powracał od porażki Filistynów, wyszły niewiasty z wszystkich miast izraelskich, śpiewając, grając i tańcząc naprzeciw królowi Saulowi z bębnami i gęślami, obchodząc wielkie zwycięstwo, które Pan Bóg uczynił przez rękę Dawida. W obydwu wypadkach widzimy wielkie zastępy niewiast chwalących Boga za zwycięstwo nad wrogiem dane ludowi. Dokładnie. Była to radosna dla nich wieść, którą publicznie zwiastowały, wysławiając Boga. Jakże biedny w dowody musi być ten, kto za pomocą takich miejsc Pisma Świętego usiłuje udowodnić, że niewiasty powinny głosić publicznie Słowo Boże jako nauczycielki i że powinno ich być nawet całe zastępy.
Jeśli przejdziemy do miejsc Nowego Testamentu omawiających temat nauczania sióstr, to tu ważnym punktem jest, aby otworzyć pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Apostoł Paweł, napominając w pierwszym wersecie, aby przed wszystkimi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi, za królów itd., wskazuje w ósmym wersecie na mężczyzn jako tych, którzy to czynić mają publicznie na każdym miejscu. Oni są powołani, aby na każdym miejscu ręce czyste podnosili i modlili się. W tej pierwszej części swego napominania, w wersetach od 1 do 8 tego rozdziału, apostoł Paweł zwraca się do mężczyzn. Natomiast do czego wzywa kobiety, niewiasty, także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym, ze wstydem i skromnością zdobiły, nie trefionymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi. Ich cząstką więc jest publiczne, przyzwoite zachowanie się i postępowanie w skromności, żeby nie pojawiały się w ubiorze zwracającym uwagę innych na siebie, lecz aby jako przystoi niewiastom, które przyznają się do pobożności, dobre uczynki były ich ozdobą. To są oznaki, które niewiasty powinny ujawniać w swoim życiu publicznym. Tak, następnie apostoł mówi: niewiasta niech się uczy w milczeniu, ze wszelkim poddaństwem. Używając swego apostolskiego autorytetu, mówi apostoł Paweł w wersecie 8: chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu. I w 12 wersecie: niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. Jako powód takiego zarządzenia podaje: Adam miał pierwszeństwo w stworzeniu, pierwszy stworzony jest, Ewa miała je w upadku, niewiasta była przyczyną przestępstwa. Lecz twierdzą niektórzy, że przytoczony werset 12 odnosi się tylko do mężatek, a nie do panien. To znaczy, że zamężna niewiasta nie powinna mieć władzy nad jej własnym mężem. Jest to oczywiście błąd. Związek powyższego miejsca, jako też wyrazy użyte w oryginale Pisma Świętego napisanego w języku greckim, wykazują jasno, że mowa tu o mężczyznach i niewiastach w ogólności. Jeżeli niewiasta publicznie uczy, to tym samym przywłaszcza sobie autorytet nad mężczyzną i przez to sprzeciwia się porządkowi Bożemu, jaki ustanowiony był przy stworzeniu. Adam był najpierw uczyniony i był już przed stworzeniem Ewy panem i szafarzem Bożym nad ziemskim stworzeniem. Potem dopiero przychodzi Ewa jako pomocnica jego, lecz nie jako współzawodniczka. To też bardzo ważnym jest zwrócenie uwagi na to, że autorytet i pierwszeństwo mężczyzny względem niewiasty nie zaczyna się od chwili upadku w grzech, w którym niewiasta miała pierwszeństwo, lecz ustanowiony jest wcześniej przy stworzeniu człowieka, a przez upadek stan poddaństwa niewiasty pogłębił się jeszcze. Tą niewzruszoną zasadę potwierdza też przecież m.in. miejsce z Pisma Świętego z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, od wersetu 2 do 14. Lecz zwolennicy publicznej służby nauczycielskiej niewiast próbowali powołać się i na to miejsce, aby usprawiedliwić swoje poglądy. W wersecie 3 wskazuje apostoł na boski porządek w stopniowym zniżeniu: Bóg, Chrystus, mężczyzna, niewiasta, w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Warto zwrócić uwagę, że także w tych wersetach jest mowa o niewiastach i mężczyznach bez względu na to, czy są związani małżeństwem lub czy są wolnego stanu. Głową Chrystusa jest Bóg,
Głową męża jest Chrystus, głową niewiasty jest mąż. Niewiasta stoi więc na najniższym stopniu, mąż jest jej panem lub głową. Chrystus głową męża, a Bóg głową Chrystusa. Jeżeli powyższy porządek zostanie naruszony, następuje chaos. Apostoł uczy, ze względu na ten porządek, powinna niewiasta na znak swego poddaństwa i podporządkowania się mężowi nakrywać swoją głowę. Mąż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża. Niewiasta została stworzona dla męża. Kiedy on już postanowiony był głową i szafarzem stworzenia, z czego wynika, że niewiasta nie jest mu równą. Mąż nie powinien nakrywać swej głowy podczas modlitwy i prorokowania, ponieważ on jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, lecz niewiasta będąca chwałą mężową powinna chociażby ze względu na aniołów, na znak swego poddaństwa, przykryć swą głowę, gdyż ze lżywością jest niewieście modlić się lub prorokować bez nakrycia głowy. Natomiast mężczyźnie jest ze lżywością modlić się lub prorokować z głową nakrytą. Jak można więc wnioskować z tego zarządzenia danego niewieście o nakrywaniu głowy podczas modlitwy i prorokowania, że dana jej jest wolność publicznego nauczania, modlenia się i przemawiania? No nie. Jeśli w zgromadzeniach chrześcijańskich skupieniu się na modlitwę do stołu pańskiego lub w domu mężczyźni według napomnienia pierwszego listu do Tymoteusza drugiego rozdziału modlą się czy dziękują, wtedy niewiasta mówiąc amen wyraża, że chociaż w milczeniu modli się wspólnie z nimi. Chrześcijańska matka często modli się głośno ze swoimi dziećmi. Siostry w Chrystusie odwiedzające chorych i ubogich, dziatwę albo dusze zaniepokojone, modlą się z nimi gdziekolwiek, bądź w zaciszu komórki, bądź w jakim innym miejscu. O, dałby Bóg, aby wielka była liczba chrześcijańskich niewiast, które w ten sposób służyłyby Panu. Natomiast modlitwa publiczna w zebraniu jest według pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 2, wyłącznie sprawą mężczyzn. Nawet niewiasta, która prorokowała, to znaczy poza zborem o Panu świadczyła, musiała pamiętać o tym, aby nakrywać głowę na znak swego podporządkowania się mężczyźnie. Aniołowie, którzy byli świadkami ustanowienia porządku Bożego w stworzeniu, mieliby powód do smutku, gdyby widzieli niewiastę prorokującą bez nakrycia głowy. Jak myślisz, drogi przyjacielu, czytelniku Słowa Bożego, cóż sądzą aniołowie dzisiaj, widząc niewiastę wygłaszającą publicznie kazanie? Niektórzy powołują się także na miejsce Pisma Świętego z listu do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset, że w Chrystusie jesteśmy pod łaską, gdzie nie ma różnicy pomiędzy mężczyzną a niewiastą, a raczej jest równouprawnienie. Na to zwracamy uwagę, że w 3 rozdziale nie ma wzmianki o jakiejkolwiek służbie publicznej. Chodzi tu tylko o wykazanie przeciwieństwa między zakonem a łaską oraz między zakonem a obietnicą. Pod zakonem zakres działania przywilejów mężczyzn był dokładnie rozgraniczony od zakresu działania i przywilejów kobiet. Były tam na przykład osobliwe ofiary dla niewiast i były też ofiary, z których mogli jeść tylko mężczyźni. Także tylko mężczyznom dozwolone było stawać w 3 wielkie święta przed obliczem pańskim Jehowy i tak dalej. Porównaj sobie 3 Mojżeszową, 6 rozdział od 11 do 22 wersetu oraz 12 rozdział, również 5 Mojżeszową, 16 rozdział, a także Ewangelię Łukasza, 2 rozdział od 21 do 24 wersetu. Lecz pod łaską nie ma więcej powyższej różnicy między mężczyzną a niewiastą, bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa Jezusa ochrzczeni, Chrystusa jesteście obleczeni. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego,
nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie, bo tak mówi Słowo Boże w Galacjan, 3 rozdział, 27 i 28 werset. Dzięki Panu jest równość w posiadaniu zbawienia i w uczestnictwie jako członkowie ciała Chrystusowego bez względu na płeć. Natomiast ze względu na służbę i szafarstwo powierzone na ziemi Kościołowi, jak i na publiczne modlitwy za wszystkich ludzi, obowiązuje porządek Boży, ustanowiony przy stworzeniu, według którego wyłącznie mężczyzna powinien być czynny, a nie niewiasta, aby usprawiedliwić poglądy, że niewiasta może modlić się publicznie lub głosić kazania, powołują się niektórzy na Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 14 werset. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z żonami. Któż to był ci wszyscy? Było to 11 apostołów wymienionych w wersecie 13 i o nich napisano, że trwali na modlitwie z niektórymi niewiastami. Zaiste tak było. Znajdowały się tam niewiasty, które miłowały Chrystusa Pana, jak również i Matka Pana Jezusa i bracia Jego, którzy w międzyczasie uwierzyli. Możesz to przecież zauważyć w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 5 werset. Gdy jeden z apostołów modlił się, w ten czas niewiasty modliły się z nim, a gdy powiedział Amen, w ten czas, wtedy niewiasty również z całego serca wymawiały Amen. Więc łatwo postawić sobie pytanie, czy naprawdę jest w tym miejscu jakakolwiek podstawa do twierdzenia, że niewiasty występowały czynnie w głoszonej nauce albo w głośnej modlitwie w obecności apostołów pańskich? Także z Dziejów Apostolskich 2, rozdział 3 do 11. Dopatrują się niektórzy samodzielnej i publicznej służby tych niewiast, które rzekomo wspólnie z apostołami opowiadały w obcych językach wielkie sprawy Boże wobec Żydów zgromadzonych ze wszystkich krajów. Niewątpliwie, że wszyscy w ten cudowny poranek zielonych świąt obecni przyjęli Ducha Świętego i że w każdym z nich nastąpiła nagła, jawna zmiana. Chociaż nawet ten czwarty werset pozostał otwarty, dla myśli, że i niewiasty mówiły obcymi językami, czego jednak nie można stwierdzić, bo werset ten o niewiastach w ogóle nic nie wspomina, to czy możemy stąd wnioskować, że owe niewiasty brały udział w mowie i pracy pańskiej na równi z mężczyznami? Twierdzenie to byłoby zbyt śmiałe. Bezpodstawność takiego twierdzenia udowadnia nam zaraz werset 14, który z góry bezwarunkowo wyklucza wszelką publiczną działalność z strony wspomnianych niewiast. Czytamy tam: Piotr, stanąwszy z 11, z nikim innym, podniósł głos swój, aby wyjaśnić Żydom, co się stało. On powołuje się na proroctwo z Joela, 2 rozdział, od 28 do 32 wersetu, które również przytaczane bywa w dowód, że niewiastom przysługuje prawo publicznego głoszenia Słowa Bożego, publicznego głoszenia nauczania. W tej cudownej chwili zesłania Ducha Świętego, którego wszyscy obecni byli świadkami, spełniło się częściowo cytowane proroctwo z Joela, 2 rozdziału, 28 do 32 wersetu. Według obietnicy Pana Jezusa w Ewangelii Jana 14:16 miał Duch Święty, czyli ten Pocieszyciel, zstąpić z nieba, aby dał świadectwo o uwielbieniu Zbawiciela i aby napełnił uczniów Pana Jezusa z mocą z wysokości. Przecież mamy to udokumentowane w Łukasza 24 rozdział 49 werset i Dzieje Apostolskie 1 rozdział od 4 do 8. Jak wtedy, tak i teraz Duch Święty dany jest tylko wierzącym,
I to możemy poświadczyć z Ewangelii Jana, 7 rozdział, 39 werset, w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, 38 werset, także w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 32 werset i w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 14 do 17 wersetu i w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział od 44 do 47 wersetu i 19 rozdział od 1 do 6 wersetu oraz inne. A więc nie był, jak to podane jest u proroka Joela, wylany na wszelkie ciało. Proroctwo, że Duch Święty wylany będzie na wszelkie ciało, spełni się całkowicie dopiero przed nadejściem onego wielkiego i znaczącego dnia pańskiego, bo to jest przecież powiedziane w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, 20 werset. Stanie się to w czasie ostatecznego błogosławieństwa ludu izraelskiego. Wtedy wszyscy, starcy i młodzieńcy, synowie i córki, sługi i służebnice pańskie, będą pod potężnym wpływem końcowego wylania Ducha Świętego, które będzie równoczesne z późnym deszczem błogosławieństwa Bożego, bo tak przecież komunikuje nam Joel 2:23. Kto to miejsce z Pisma Świętego przytacza celem udowodnienia, że niewiasty i córki mogą dzisiaj wygłaszać publicznie kazania nauczające, ten przekręca Słowo Boże i to jest wtedy winny naruszenia 2 Piotra 3:16. Idąc dalej, spotykamy się z takimi wywodami, że cztery córki Filipa też prorokowały. Tak, córki Filipa, ewangelisty, prorokowały. Dzieje Apostolskie 21:9. One objawiały myśli Boże. Godnym uwagi jest, że Pismo nie mówi na tym miejscu tak jak w Starym Testamencie, że one były prorokiniami, lecz tylko, że prorokowały. Z opowiadania tego widzimy, że córki Filipa były w domu przy ojcu i z tego powodu nie powinniśmy sądzić, że one przekroczyły przepisany Słowem Bożym zakres działalności niewieściej. Natomiast należy zauważyć, że w związku z wierszem mówiącym o córkach Filipa wspomniany jest prorok Agabus, który prorokuje, a nie córki Filipa. Dziwne, prawda? A dlaczego nie? Agabus, który prorokuje o pojmaniu i więzieniu apostoła Pawła. Któż więc może rościć sobie prawo do obrony nauki o wolności publicznego głoszenia kazań nauczających przez niewiasty okolicznością, że córki Filipa prorokowały? Chyba nikt. W czasach apostolskich oznaczał wyraz prorokować również i to, że się coś od Boga objawiało. Dziś objawienie jest dokończone, mamy je podane w Piśmie Świętym. Skończył się czas ustnego oraz w ogóle wszelkiego objawienia, bo mamy Pismo Święte, wskutek czego przywłaszczanie sobie prawa do jakichkolwiek nowych objawień jest niczym innym jak tylko działaniem ducha ciemności, bo Pismo Święte jest już skompletowane. Dlatego nie może być więcej mowy o prorokowaniu w takim powyższym rozumieniu, wskutek czego nie możemy też przyjąć usprawiedliwień dzisiejszych kaznodziejek powołujących się na córki Filipa. Z drugiej strony byłoby fałszowaniem Słowa Bożego, gdybyśmy tam, gdzie napisano słowo prorokowały, czytali ewangelizowały, bo tak nie jest tam napisane. Wypada nam powiedzieć kilka słów o darze prorokowania mającym służyć dla zbudowania zboru, o który starać się usilnie mamy. W pierwszym liście do Koryntian 14:3 jest opisane więcej skutków działania tego daru, niżeli jego znaczenie. Za czasów apostołów dar prorokowania łączył w sobie pierwiastek objawienia ze znajomością, która opierała się o to, co już dawniej objawionym było. W
obecnych czasach kosztowny dar prorokowania istniejący jeszcze nie ma osobliwego pierwiastka objawienia, lecz służy wyłącznie do jaśniejszego i wyraźniejszego przedstawienia tego, co jest już podane w pisanym objawieniu w Słowie Bożym w Biblii, aby ono wywarło właściwe wrażenie na słuchaczach. W tej myśli mówi prorokujący ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pociesze, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian 14:3. Dla dusz, które wyciągają stąd korzyści duchowe, dar ten jest teraz jeszcze pewnego rodzaju objawieniem, czyniąc dla nich jasnym i zrozumiałym to, czego przedtem nie zauważyły w Słowie Bożym, spisanym już wcześniej w Biblii. Apostoł napomina Tesalończyków, ale również i nas z nimi, aby nie lekceważyć tego daru prorokowania, nawet chociażby się objawiał w słabej mierze. Tak mamy to pouczenie w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:20. Trzeba, musimy też odróżnić to, co Słowo Boże tutaj nazywa proroctwem, od mowy prorockiej z drugiego listu apostoła Piotra, 1:19-21, którą są pisma proroków Starego Testamentu. Wersety 34 i 35 z 14:1 do Koryntian wyraźnie zabraniają publicznych przemówień w zborze i apostoł dodaje, że sromota niewiastom we zborze mówić. Mało tego, 1 Koryntian 14:34-35 w ogóle zabrania się odzywać kobietom w jakimkolwiek znaczeniu, poza tym, jak zakon mówił, a zakon mówił, że kobiety mogły razem z ludem powiedzieć amen, albo mogły razem z ludem śpiewać. 1 Koryntian 14:34-35. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jak i zakon mówi, a jeśli się czego chcą nauczyć, niech w domu mężów swoich pytają, bo nie przystoi niewiastom w zborze mówić. Są też tacy, którzy celem usprawiedliwienia omawianej służby nauczycielskiej niewiast powołują się jeszcze na inne miejsca Słowa Bożego, jak na przykład na list do Filipian, 4:2-3. Czytamy tam o dwóch niewiastach, które razem z Pawłem bojowały dla Ewangelii. Co za piękne świadectwo dla tych sióstr. Lecz cóż nam to mówi? Cóż nam mówi to miejsce pisma? Czy ono daje kobietom prawo publicznego występowania i wygłaszania kazań nauczycielskich? Razem z apostołem Pawłem bojowały w Ewangelii. Czy to oznacza, że wymienione niewiasty przemawiały w zgromadzeniach i na publicznych miejscach w porozumieniu z natchnionym pisarzem 1 Koryntian 14:34-35 oraz 1 listu do Tymoteusza, 2:8-15. Celem udowodnienia równouprawnienia niewiast w obawianej sprawie próbowano też powołać się na 16 listu do Rzymian. Apostoł Paweł wylicza tam 9 czy 10 niewiast, które oznaczyły się w służbie i świadectwie Pana Jezusa. O 4 z nich powiedziano, że wiele w Panu pracowały. Powtarzamy. Takie piękne świadectwo pióra apostoła dla tych sióstr w Chrystusie jest bardzo ważne. Był to piękny czas dla zboru w Rzymie, kiedy tam przebywały siostry, którym apostoł mógł wystawić tak dodatnie pozytywne świadectwo. Dlatego też zdaje się mi, że obrazą dla nich byłoby pytanie, czy te siostry były kaznodziejkami, a jednak odpowiadają nam, tak, one były kaznodziejkami, różni ludzie tak odpowiadają. Nie dosyć na tym, lecz zwolennicy równouprawnienia niewiast starają się zmówić
swoim słuchaczom, że imiona Andronikus i Juniusz w wersecie 7 wymienionym są imionami niewiast, na mocy czego twierdzą, że istniały też apostołki, które nawet miały być znacznymi między apostołami. Tu chciałbym zaznaczyć, że oczywiście taki dziwny wymysł nie zasługuje na zaszczyt przeciwstawiania mu dowodów. Wystarczy nadmienić, że choćby nawet możliwym było wspomniane imiona uważać za niewieście, jesteśmy dostatecznie poddani Słowu Bożemu, aby wierzyć, że osoby noszące te imiona nie mogły być niewiastami, bo przecież nigdy nie istnieli niewieści apostołowie. Naprawdę, ubodzy w uzasadnione dowody muszą być ci, którzy uciekają się do tak błahych dowodów i wybiegów. Jest jednak jedyne miejsce w Piśmie Świętym, które mówi, że niewiasta powinna nauczać, lecz o ile wiadomo, tego miejsca nie przytaczają ci, którzy usprawiedliwiają publiczną służbę niewiast. Znajdujemy je w liście do Tytusa, 2:3-5. Dlaczego je omijają? Niewątpliwie dlatego, że jest to ważny fragment Słowa Bożego, który wszystko stawia na swoim własnym miejscu. Czytamy tam, że stare niewiasty powinny poczciwych rzeczy nauczać kogo? Mężczyzn? Nie, lecz młode niewiasty. A czego mają je nauczać? Czy wygłaszać kazania? Też nie. Mają je uczyć, jakoby mężów swoich i dziadki miłować miały, aby były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby Słowo Boże nie było bluźnione. Jeżeli chcemy być posłusznymi Słowu Bożemu, możemy z tego pouczenia zauważyć, że niewieście nie wolno nauczać publicznie. Czy więc pomijanie miejsca Pisma Świętego omawiającego nauczanie niewiast przez niewiasty nie jest dowodem nieposłuszeństwa względem prawdy Bożej? Mógłby ktoś oczywiście nadmienić, że omawiane jest tu przecież tylko zachowanie się mężatek i starych i młodych z wyłączeniem panien. Tak, w tym wypadku jest to prawda, lecz miejsce nie wyłączające panien brzmi: niewieście nie pozwalam uczyć, mówi 1 Tymoteusza 2:11-13. W przeciwstawieniu tym różnym mylnym twierdzeniom zauważyć trzeba, że bardzo pożyteczne i zajmujące jest zbadanie pola pracy wierzącej niewiasty i przykładów podanych nam w tym względzie przez Pismo Święte. Jak zaznaczyłem już wcześniej, zakres pracy niewiasty został jasno i gruntownie wytknięty, wyznaczony już przy stworzeniu człowieka. Bóg stworzył Adama, aby był głową ziemskiego stworzenia i rządcą, szafarzem Bożym na ziemi. Bóg przyprowadził do Adama wszystkie zwierzęta ziemi, płaz polny i ptactwo niebieskie, aby Adam dał wszystkiemu imiona. W ten sposób Bóg uświęcił autorytet mężczyzny nad całym stworzeniem. On był jedynym zwierzchnikiem nad ziemią. On odróżniał się od wszystkich żyjących istot. Wtedy Bóg w swej dobroci nie dał mu mężczyzny, który byłby jego współzawodnikiem, lecz dał mu pomocnicę, towarzyszkę, która chociaż była równą mężczyźnie i odpowiadała wszystkim jego skłonnościom, była jedno z nim i wzięta z niego, była mu poddaną na naznaczonym mu miejscu jako panu wszystkiego na ziemi, czyli wyraźniej mówiąc, na tym stanowisku bez współzawodnictwa dana mu jest żona jako pomocnica. To jest boska zasada ustanawiająca dokładnie zakres czynności niewiasty. Niewiasta jest pomocnicą. Bóg stworzył ją w tym celu i dał jej przymioty odpowiadające jej stanowisku, tak samo jak dał mężczyźnie przymioty, które uzdolniły go do jego zawodu jako pana i rządcy, szafarza na ziemi. Dlatego czy przypatrujemy się niewieście w jej czynnościach i obowiązkach domowych lub przy pracy w domu Bożym na ziemi,
czynność jej jest dokładnie określona i ograniczona słowem z ust Bożych, pomocna, pomocnica, a nie współzawodniczka. Czyż nie jest wielkim zaszczytem dla chrześcijańskich niewiast, że mogą zajmować stanowiska pomocnic w pracy dla chwały Bożej? W Starym Testamencie, kiedy Lewici pełnili służbę Bożą oraz w całym żydowskim ustawodawstwie religijnym, były niewiasty zupełnie wykluczone z wszelkiej służby. Nawet niewiasty należące do domów kapłańskich nie mogły zawsze brać udziału w spożywaniu ofiar. Natomiast łaska Boża pozwala niewiastom chrześcijańskim pracować z pożytkiem w służbie Pana, jednakowoż pod warunkiem pozostania w granicach im zaznaczonych. Chociaż zdolności umysłowe i uczoność u jednej niewiasty są wielkie i nawet większe niż u niejednego mężczyzny, jednak mimo to pozostaje ona według słów Pisma Świętego naczyniem słabszym. Dlatego, jak pewien sługa Boży powiedział, łatwo przywłaszcza sobie wrażenia, podniety i pobudki z drugiej ręki, to jest łatwo ulega wpływom. I dlatego mówi on dalej, niewiasta nigdy nie może być znakomitym wodzem, ani też kierującym czynnikiem w pracy dla Pana. Bóg tak nie postanowił. Ona może być wielką pomocą, jeśli nigdy, lecz nigdy wodzem. Niewiasta może dokonać rzeczy, do dokonania których mężczyzna jest niezdolny, ale ona nie może czynić tego, co on czyni. Ona nie może być pobudzaną od Chrystusa do zajmowania stanowiska, którego Chrystus jej nie daje. Niewiasty, które swego czasu chodziły za Panem Jezusem, odznaczały się uczuciem żywego przywiązania i serdecznego zrozumienia dla swego drogiego Pana. U żadnego z wszystkich swoich uczniów nie znalazł odrzucony Zbawiciel tak czystej miłości, ani tak rozumnego oddania się, jakie objawiła Maria z Betanii. I możemy przecież o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 26 od 6 do 13 oraz w Ewangelii Marka 14 rozdział od 3 do 9 wersetu. A także możesz wziąć, przeczytać to w Ewangelii Jana, 12 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Gdy Piotr apostoł i Jan apostoł powrócili do domu, Maria Magdalena nie mogła odejść od grobu swego Pana, ażby go znalazła, umarłego lub żywego. Jak cudownie wypełnił Pan pragnienie tego serca, objawił się jej i zaszczycił ją pięknym poselstwem przeznaczonym dla uczniów swoich. Idź do braci moich, a powiedz im. Tak przecież mamy zapisane w Ewangelii Jana, 20 rozdział. Pobożne i oddane Panu niewiasty były z nim i usługiwały mu majętnością swoją, bo tak mówi ewangelista Łukasz w 8 rozdziale od 1 do 3 wersetu. Marta przyjęła Pana do domu swego, jak mówi Ewangelia Łukasza 10:38. Niewiasty galilejskie miłujące Pana przyszły do grobu z maściami i wonnymi rzeczami, aby zabalsamowały jego ciało, jak mówi nam Łukasz 23 rozdział od 55 do 56 wersetu. Cztery z nich stały przy krzyżu, jak mówi nam Ewangelia Jana 19 rozdział 25 werset. Dzieje apostolskie także przedstawiają wiele przykładów, jak pobożne niewiasty usługiwały świętym, przez co wyrażały swą miłość do Pana po jego wstąpieniu do chwały i po zesłaniu Ducha Świętego, działającego wielką mocą przez apostołów w Kościele, czyli zgromadzeniu. W 9 rozdziale 36 wiersza znajdujemy jedną z tych niewiast w Dziejach Apostolskich opisaną, Tabitę, o której powiedziano, że była pełna dobrych uczynków i jałmużny. Widocznie ona miała pieniądze i czas, lecz nie wykorzystywała ich do ustawicznych odwiedzin i do wygłaszania przemówień publicznych. Nie, ona pracowała rękami swoimi, szyjąc szaty dla ubogich wdów.
Z opowiadania wynika, jak wielce uczniowie w Joppie cenili Tabitę, jak smucili się i żałowali, że umarła. Oni sprowadzili apostoła Piotra z Liddy, który w imieniu pańskim przywrócił jej życie, aby mogła znów być w pośród wiernych w Jopie. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o niewieście mającej dobre świadectwo od wierzących. Była nią Maria, matka Jana, którego zwano też Markiem. Niektórzy wierzą, że była ona siostrą proroka Barnabasza. W czasie uwięzienia Piotra wierzący zgromadzili się w jej domu na modlitwę i do jej domu powrócił Piotr po swym cudownym uwolnieniu z więzienia. Fakt ten przemawia dobitnie na korzyść Marii. Dom Marii był apostołom dobrze znany jako miejsce zgromadzeń świętych. Jakie piękne świadectwo dla niej. Maria oprócz innych usług przyjmowała w domu swoim świętych, zgromadzających się na wspólne modlitwy. W 16 rozdziale napisano Dziejów Apostolskich, że Lidia, która sprzedawała szkarłat, purpurę, po swoim nawróceniu zwróciła się do apostoła Pawła i jego towarzyszy z następującym zaproszeniem. Ponieważ żeście mnie osądzili wierną być Panu, wszedłszy do domu mego mieszkajcie. A w 40 wersecie tegoż rozdziału czytamy, że dom jej stał się miejscem zgromadzeń braci mieszkających w Filipii, którzy jednak nie schodzili się tam, żeby słuchać nauk Lidii. A więc także ta niewiasta przyjęła braci i służyła Panu w swoim zakresie pod błogosławionym nadzorem apostołów, których gościła pod swym dachem. Piękne i godne uwagi jest też świadectwo o Akwilasie i Pryscyli. O tym małżeństwie wspominają wielokrotnie listy apostoła Pawła, a to po raz pierwszy spotykamy ich w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł świadczy o nich, że za niego swojej własnej szyi nadstawiali. Do Rzymian list mówi w 16 rozdziale 14 wersecie. W 4 wersecie w Rzymie i Efezie zgromadzano się w ich domu. Do Rzymian 16:5 o tym mówi i 1 Koryntian 16:19. Pryscyla musiała być wyróżniającą się siostrą. Gdy apostoł Paweł wspomina ją w swoich pozdrowieniach w liście do Rzymian 16:3 i w drugim liście do Tymoteusza 4:19 przed imieniem jej męża, z czego można wnioskować, że wyprzedzała go pod względem postępów duchowych. Apostoł mówi o obojgu jako o swoich współpracownikach w Chrystusie Jezusie, którzy za duszę, czyli za życie, szyi swej nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, czyli z byłych pogan, to znaczy narodów oprócz Izraela. Lecz osobliwie warto zaznaczyć o wspomnianej siostrze, co napisano nam o niej w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy tam, że przyszedł do Efezu Apollos, mąż wymowny, możny w pismach i pałający w duchu, lecz znający tylko chrzest Janowy. Ten począł bezpiecznie mówić bużnicy, którego usłyszawszy Akwilas i Pryscyla przyjęli go do siebie i dostatecznie mu wyłożyli drogę Bożą. Ta znakomita niewiasta pomogła więc mężowi w domu, gdzie trudnili się wyrobem namiotów w dokładniejszym wyłożeniu drogi pańskiej Apollosowi. Trzeba zaznaczyć, że imię jej męża jest tu wymienione w 26 wersecie na pierwszym miejscu, podczas kiedy w wersecie 18 jest odwrotnie na drugim miejscu. W rozdziale 16 listu do Rzymian apostoł Paweł zaleca Febę, siostrę w Panu, ażeby ją święci w Rzymie przyjęli. Ona była służebnicą zborów kenkreńskiego i wielu, nawet Pawłowi, była pomocną.
Przyjemną służbą dla Pana jest, jeżeli siostra troszczy się o lokal, gdzie odbywają się zgromadzenia. Także jest bardzo możliwe, że starała się o wikt i bieliznę apostoła Pawła w czasie, kiedy on odwiedzał zbór w Kenkrei. Możliwe też, że towarzyszyła mu w odwiedzaniu poszczególnych osób jej znanych albo pomagała braciom w Kenkrei w tej służbie, troszcząc się o pomoc dla biednych i chorych. Jednym słowem, służyła zborowi. W wersecie 6 tego rozdziału wspomina apostoł o niejakiej Marii, która wiele pracowała dla świętych w Rzymie. Nie wiadomo, na czym polegała jej praca. W każdym razie była ona przyjemną dla Pana. Tryfena i Tryfoza pracowały w Panu, Persydia miła wiele pracowała w Panu, to potwierdza nam werset 12. Matkę Rufa apostoł nazywa także swoją matką. Najwidoczniej wymieniona wierząca troszczyła się o apostoła Pawła z taką miłością, jak matka o swe własne dziecko. Dlatego też on wspomina ją z serdeczną wdzięcznością, nazywając ją swoją matką. Jan, który żył najdłużej z wszystkich znanych apostołów, aby czuwał nad Kościołem Chrystusowym, pisze swój drugi list pod adresem pewnej siostry. Na pewno można przyjąć, że wybrana pani była znamienitą siostrą nie tylko z powodu swego stanowiska towarzyskiego, ile przede wszystkim z powodu swej pobożności. Apostoł Jan nie pisał nigdy listu zaadresowanego do wszystkich sióstr. Tą zacną siostrę miłował nie tylko Jan, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ona, jak można wnioskować z 10 wersetu tego listu, chętnie w swym domu ugaszczała świętych, kierując się miłością Bożą ku dzieciom jego. Narażona była jednak na niebezpieczeństwo, że mogłaby przyjąć do domu tych, którzy nie przynosili czystej nauki Chrystusowej. Jan, apostoł obdarzony autorytetem pańskim, nakazuje jej, aby nie przyjmowała takich złych pracowników do domu swego, ani ich pozdrawiała. Pouczenia Janowe, chociaż zaszczytne dla zacnej siostry, nie znamienują jej, nie oznaczają jej jako kaznodziejkę, lecz jako po prostu siostrę, która w ten sposób usługiwała świętym. Nakaz milczenia, które Słowo Boże nakłada na siostry, jest często podważany przez tych, którzy chcą zaprowadzić w chrześcijaństwie nowe porządki. I nie ma przystanku pośredniego między wprowadzeniem czy to jakiegokolwiek odzywania się sióstr innego niż mówi zakon, a zakon mówił, że siostry mogą razem z ludem śpiewać, albo siostry razem z ludem mogą wspólnie powiedzieć amen. Innego odzywania w zgromadzeniu nie ma. Jeżeli my te role naruszymy, czy to nakrywania głów u siostr w czasie prorokowania i modlitwy, czy też właśnie kwestie milczenia na zgromadzeniach, jak i zakon mówi, to kolejnym punktem przestankowym jest odrzucenie jakiegokolwiek rozróżnienia między kobietą a mężczyzną i wtedy nie ma już żadnych innych po drodze punktów oporu. Bo jeżeli naruszymy autorytet Słowa Bożego w tym zakresie, to nie mamy prawa stosować autorytetu Słowa Bożego w żadnym innym zakresie. Więc to nie są kwestie błahe, jak to niektórzy próbują nam udowadniać. Więc trzymajmy się Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest tak i amen.